Witam, Ryszard Porowiecki, Królewska Wiedza, czyli astrologia. 21 maj 2024 rok, godzina 12, prawie 30. Słońce znajduje się w dyładzie bliźniąt, bo już jest w bliźniętach i pierwsza dyada jest bliźniąt. Z kolei zbliżamy się do pełni, ale byka, bo to zaszłość i rozpoczynamy zupełnie nową rzeczywistość. Ta nowa rzeczywistość będzie nas bardzo intrygować, bardzo interesować i ta nowa rzeczywistość będzie wyjątkowo ciekawa, interesująca. Jowisz lada moment wstąpi do bliźniąt, co też umocni nasze bliźnięta w bardzo potężnych tych negocjacjach, sytuacjach i także da więcej szczęścia bliźniętom niż innym znakom. Merkury nadal jako władca znajduje się oczywiście w byku, on też dojdzie do znaku bliźniąt, ale to jeszcze troszeczkę potrwa. No i najważniejsza wisienka na tort to, że Pluton jest w kwadraturze do Merkurego, ale daje to przede wszystkim bardzo subiektywną historię. To jest najważniejsze, że ten Pluton z Merkurem nie będzie zbyt bardzo nachalny, ale to jest bardzo istotne i trzeba brać to pod uwagę, ale jednocześnie też wspomaga działania przede wszystkim rzeczywistej wyobraźni, a nie jakiejś bujnej fantazji. Też, co tu ukrywać, sekstyl Wenus z Neptunem, co też wspomaga Neptuna i daje nam zupełnie inną rzeczywistość, a tak właśnie wygląda nasz kosmogram. O dziwo, naprawdę jest bardzo interesujący i trzeba przyznać, że Jowisz w najwyższym punkcie w tej chwili tutaj znajduje się i faktycznie tak jest, że przejął jakby rolę tego wszystkiego, dlatego że jest w opozycji do bliźniąt, czyli dokładnie strzelcą, jest władcą strzelca, co daje zupełnie nowe i historyczne, podświadome przekazywanie świadomości, nazwijmy to po imieniu. Ale przede wszystkim nasza duchowość. Nasza duchowość jest wyjątkowo interesująca ze względu na to, że duchowość daje nam wolność. Wolność naszego ja, wolność i wejście na najwyższe stopnie duchowości. To jest jedna rzecz, ale i także świadomości. Świadomości tej, którą tak poszukujemy, bo czasami musimy się zastanowić nad jedną rzeczą. Czym się różnimy od naszych towarzyszy życia? Właśnie to jest ta świadomość, różnica i duchowością. To stanowi przede wszystkim o tym, że myślimy także o Bogu, o Stwórcy, o Absolucie, jeżeli do kogoś to nie dochodzi. I możemy, zbliżamy się i możemy zbliżać się do medytacji, kontemplacji, czy też modlitwę. Jest to bez różnicy. Byśmy mogli unieść swoją świadomość i umocnić swoje ja w tym momencie. Oczywiście, że najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest dowodzenie, przywództwo. Pójście
jak najbardziej w tym kierunku, abyśmy mogli być tacy, jakim chcemy być, jakim sobie sami siebie wyobrażamy. Ale to wszystko potrzebuje jeszcze do tego wytrwałości i takiej pewności siebie, takiej szlachetności, bo inaczej mamy duże kłopoty z tym wszystkim, żeby to razem połączyć, te dwie energie, te dwa słowa. Pierwszym krokiem do tego jest znalezienie w sobie czegoś, co było niewygodne dla nas. Jest jedną rzeczą najważniejsza ta porażka, ta, która według nas jest najbardziej groźna, o tej, której byśmy chcieli całkowicie zapomnieć. I warto wtedy znaleźć przyjaciela, kogoś, komu naprawdę ufamy i wyznajmy to. Wyznajmy to po to, żebyśmy mogli oczyścić się. To jest taka spowiedź nasza, kiedy idziemy do kapłana i rozmawiamy z nim. Kiedy mamy tę możliwość porozmawiania, ale można też to zrobić z przyjacielem, z kolegą, któremu ufamy. I wyzbyć się tego problemu, a może on inaczej spojrzy na to. Może nawet nam da jakąś szansę, której my sobie nie dajemy szansę, ale on nas wyzwoli od tego problemu i da nam to wejście na wyższy poziom naszej świadomości, która jest tak szalenie potrzebna w tym wszystkim, co nazywamy duchowością, co nazywamy tym wejściem na to piętro. To piętro, które jest dla nas tak wysoko, a jednak damy radę. Damy radę, bo przy pomocy Chrystusa zdobędziemy. Zdobędziemy, bo musimy. Nie mamy innej drogi. Zapraszam na dalsze opowieści o duchowości przede wszystkim. Do zobaczenia z Bogiem.